W ostatnim czasie w internecie byliśmy świadkami kilku nowych anomalii oraz wydarzeń, które zapoczątkowały pewne memy i trendy, o których teraz jest bardzo głośno. Chociażby byliśmy świadkami niesamowitego występu pana Artura Baranowskiego w programie 1 z 10, któremu udało się wygrać, odpowiadając na absolutnie wszystkie pytania, a jednocześnie ustanowiając nowy, niemożliwy do przebicia rekord. A wokół tego internet dosłownie huczy od ostatnich kilku dni. Jednocześnie byliśmy świadkami wypływu polskiego mema na cały świat viralem. Mówię tutaj oczywiście o cholera, czy to Freddy Fazbear, zaraz to wszystko przegadamy. Plus odniesiemy się jeszcze do jednego dość specyficznego trendu z TikToka sprzed miesiąca. Siema, z tej strony Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj mamy naprawdę dużo do obgadania, więc może już zaczynajmy, ale najpierw wpadnijcie na mojego Instagramka, linka macie w opisie, będzie mi naprawdę mega miło, a tymczasem przejdźmy już do pierwszego tematu w tym filmie, czyli niesamowitej sytuacji z 1 z 10. Więc zacznijmy sobie od chyba najpopularniejszego człowieka w polskim internecie ostatnio. Mowa tutaj dokładniej o Arturze Baranowskim z 1 z 10, który, jak pewnie słyszeliście jakieś 200 razy na przestrzeni ostatnich 4 dni, został nowym rekordzistą programu. Ustanowił nowy, niemożliwy już do pobicia rekord w wysokości 803 punktów, absolutnie dominując poprzednie rekordowe wyniki, chociażby w wysokości 274, tak, to był poprzedni rekord. Pan Artur przebił go niemal trzykrotnie. Ewentualnie wprost możemy powiedzieć, zdecydowanie przebił trzykrotnie. Prawie, ale jednak. I dokładniejsze informacje chyba dobrze znacie już w tej sprawie, bo widzieliście fragmenty z tego odcinka już kilkukrotnie w internecie na przestrzeni ostatnich dni. Pokrótce pan Artur, po bardzo prostym przejściu przez pierwsze dwa etapy, dostał się do trzeciego finałowego wraz z dwoma innymi uczestnikami i po udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pierwsze pytania otrzymał możliwość wzięcia pytań albo na siebie, albo na swoich konkurentów i spoiler, wszystkie wziął na siebie i na wszystkie odpowiedział prawidłowo, zbierając wynik 803 punktów. A co za tym idzie, oczywiście, stając się nową gwiazdą internetu. Tak, bez wątpienia pan Artur to totalny gigaczat, chociaż on już pewnie bardzo dobrze o tym wie. Tak naprawdę internet dosłownie wybuchł na punkcie pana Artura tuż po emisji odcinka. Dosłownie wszędzie zaczęły latać artykuły na ten temat, Twitter i TikTok były zawalone rozmaitymi rzeczami właśnie z panem Arturem. Później YouTube w pewnym sensie także zalał się tym tematem, ale nie aż tak bardzo jak chociażby TikTok. Gdzie to pojawiły się nie tylko urywki z odcinka, ale także memy poświęcone temu tematowi, ale o tym trochę później. Ponieważ kilka dni później miejsce miała mieć emisja odcinka finałowego tej edycji 1 z 10, gdzie pan Artur również miał się pojawić, ale niefortunnie się tam nie pojawił. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z jednym z kolejnych polskich absurdów, ponieważ niefortunnie, jak podają media, zepsuło mu się auto, przez co nie mógł dojechać na miejsce kręcenia odcinka. Powód oczywiście mógł być inny, aczkolwiek pan Artur niestety na finał odcinka nie dojechał, więc niestety się w nim nie pojawił. Wielka szkoda, bo wiele osób czekało na jego ponowny występ. W każdym razie, skoro background sytuacji mamy ze sobą, przejdźmy do tego, jak bardzo internet zwrócił uwagę na pana Artura, jak dosłownie wybuchł w tej kwestii. Wobec tego twarz pana Artura stała się znana dla praktycznie każdej osoby, która przeglądała internet na przestrzeni ostatnich 5 dni, w związku z czym stał się całkiem sławny, co przyczyniło się w szerszej perspektywie na przykład do podchodzenia ludzi czy dziennikarzy pod dom, w którym pan Artur mieszka i zakłócanie spokoju jemu oraz jego rodzinie. Otóż w internecie pojawił się na przykład wywiad z ojcem pana Artura, który stwierdził, że tego typu forma uwagi i popularności za bardzo nie jest przez nich pożądana i w gruncie rzeczy bardziej im przeszkadza, co jest zrozumiałe, jakby nie patrzeć. Jeżeli jesteś normalną osobą i nie poszukujesz na siłę atencji w internecie jak co niektórzy, to raczej nie będzie ci odpowiadać, że ludzie i dziennikarze podchodzą ci pod chatę, żeby zrobić z tobą wywiad. Tak samo jak jesteś po prostu normalnym gościem, to nagle bycie najpopularniejszą osobą w całej Polsce także może okazać się dla ciebie dość kłopotliwe. Sam urywek z tego odcinka programu, który pojawił się na kanale Telewizji Polskiej, zebrał w 3 dni ponad 2 miliony wyświetleń i był pierwszy na karcie na czasie. I szczerze mówiąc, znając cały kontekst tej sytuacji, naprawdę zabawnie się to ogląda, kiedy pod sam koniec pan Artur ma 773 punkty, a jego oponenci mają kolejno 2 i 1. Strasznie mnie to bawi i zastanawia, jak musisz czuć się w takiej sytuacji. No, w każdym razie, jakby nie patrzeć na popularności pana Artura, oboje stali się tak jakby drugą i trzecią najpopularniejszą osobą w Polsce, przynajmniej ostatnio. Jakiś sukces z tego jest. Idąc dalej, TikTok i Twitter został zalany rozmaitymi memami z całej tej sytuacji, a pan Artur został uznany najmądrzejszym człowiekiem w Polsce, bądź najmądrzejszym człowiekiem na świecie, ewentualnie po prostu osobą, która wie wszystko i zna odpowiedź na każde pytanie. Stąd chociaż biegacze z Twittera stwierdzili, że gościu może wiedzieć, co stało się z Jackiem Jaworkiem i gdzie ten się ukrywa. Z drugiej strony, ja jestem pewien, że gościu wie, kto tak naprawdę zajął silnik Łodesioka.
Wyobraźcie sobie, że mając do dyspozycji najmądrzejszego Polaka na ziemi, czytaj człowieka na ziemi, każdy mój film z wyjaśniania niewyjaśnionej zagadki w internecie mógł zostać od razu obalony, gdyż takowa osoba wiedziałaby po prostu wszystko. Ponadto w związku z tą sytuacją doszło do jeszcze jednej typowo polskiej anomalii, kiedy to wizerunek pana Artura został bezprawnie wykorzystany do promocji pewnego produktu przez pewną markę. O wszystkim poinformował pan Marcin z Prawa Marcina. No, krótko mówiąc, typowy polski absurd. Jestem ciekaw, czy z panem Arturem jeszcze coś się wydarzy, chociażby czy pojawi się w jakimś innym teleturnieju, gdzie również zrobi coś mocnego. Wchodząc jeszcze na trochę bardziej foliarskie grunty, w internecie pojawiły się teorie zakładające, że pan Artur jest w rzeczywistości reptilianinem i to dokładnie dlatego zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli jakieś 8 lat temu nie mogliście narzekać na nadmiar wolnego czasu, to możliwe, że ominęliście się z teorią o reptilianach, ludziach, jaszczurach, którzy w tajemnicy rządzą światem. W ogóle mają giga wysoką inteligencję i... nie wiem. Generalnie to jest jedna z tych kolejnych foliarskich teorii typu nowy porządek świata. I ludzie samego pana Artura zaczęli właśnie z reptilianami łączyć. Ludzie zwracają uwagę nie tylko na jego wysoki poziom inteligencji, ale również na rysy twarzy. I absolutnie najlepsze w tym wszystkim jest to, że ludzie faktycznie w to wierzą. Na TikToku pojawiły się jakieś chore teorie, gdzie ludzie łączą pana Artura właśnie z reptilianami. Albo nadają temu tak foliarski wydźwięk, że... Jest 2023 rok, a ludzie dalej wierzą w reptilian. Stary, przestań, proszę. Jak już mowa o absurdach, to doszło także do jeszcze jednego, tym razem na TikToku, który trwa już w sumie od kilku miesięcy, generalnie najpewniej o tym pamiętacie. A mowa tutaj o polskim memie, który poszedł viralem na cały świat, a mowa tutaj oczywiście o Freddy Fnef, czytaj, o cholera, czy to Freddy Fazbear. Mniej więcej na początku wakacji na TikToku pojawił się viralowy film, gdzie gościu podchodzi do śmietnika w kształcie Freddy'ego Fazbeara, mówiąc o cholera, czy to Freddy Fazbear. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Filmik poszedł viralem na całą Polskę, później wycięto z niego dźwięk, a ten zaczął pojawiać się w innych viralowych filmikach na TikToku. Co więcej, również spoza Polski. I ten trend po jakichś kilku miesiącach popularności nagle zniknął, ale niespodziewanie wrócił jakieś 2 tygodnie temu. Aczkolwiek tym razem pod zupełnie inną i mo dużo lepszą postacią. Ponieważ ludzie zaczęli tworzyć totalnie goat edity z dźwiękiem z tego TikToka, podkładając go pod rytm znanych piosenek i zaczęły się z tego tworzyć totalnie hitowe kozak remiksy. Tak jest, definitywny banger. Jestem ciekaw, ile tych przeróbek powstało przy użyciu AI, a przy ilu ludzie rzeczywiście się napracowali, tworząc melodię z głosu. Generalnie, jeżeli nie siedzicie za bardzo w produkcji muzyki, to do końca nie zrozumiecie tego, co teraz mówię. Aczkolwiek z polskiego na ludzki, jeżeli korzystasz z autotuna, to niekoniecznie musisz po prostu używać go w sposób automatyczny. Możesz tak jakby samemu ręcznie napisać melodię. Jest to dosyć podobne do pisania melodii na pianorolu, tylko tutaj robisz to z wokalu. Aczkolwiek obecnie w dobie przeróbek z AI, myślę, że całkiem sporo tych rzeczy powstało właśnie przy użyciu AI. W każdym razie myślę, że mega fajna rzecz, dajcie też w komentarzach, co o tym sądzicie i która przeróbka jest waszą ulubioną. Oczywiście mem ten stał się na tyle popularny, ponieważ niedawno mieliśmy premierę filmu FNEF, więc ogólnie wszystko związane z FNEF stało się nagle bardzo popularne. Ale jednocześnie z tego wszystkiego otrzymaliśmy wiele naprawdę świetnych innych memików. Jak chcecie, możemy je kiedyś przegadać. Całkiem niecodzienna sytuacja z tym memem. Nieczęsto się tak dzieje, aczkolwiek myślę, że naprawdę giga spoko. Będzie o czym opowiadać za jakiś czas. Zobaczymy, co dalej się z tym memem stanie. Możliwe, że nie stanie się nic, tylko pozostanie wszystko w takich warunkach, jak jest obecnie, a być może będzie z tego coś więcej. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. W samym końcu, jak już jesteśmy w temacie TikToka, możemy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która była tam trendem swego czasu. Aczkolwiek jest to już dość stary trend, ponieważ było to popularne jakieś 2/miesiąc temu. I chodzi mi tutaj o te niesamowicie złe AI przeróbki plakatów z Disneya. Otóż Disneya każdy zna, każdy kojarzy. Pewnie większość z nas się właśnie na Disneyu wychowała, aczkolwiek internet ma w zwyczaju zmienianie z pozoru normalnych rzeczy w coś złego, bądź strasznego, albo po prostu, nie wiem, obrazoburczego. I tak też stało się z animacjami pokroju Disneya właśnie. Otóż TikToka zalewać zaczęły generowane przez AI plakaty konkretnych animacji. Tylko że nie były to takie animacje,
których moglibyście się spodziewać, a dotyczyły one albo bardzo, bardzo kontrowersyjnych tematów, albo śmierci danych ludzi, albo tragicznych i okropnych wydarzeń historycznych, ewentualnie w konkretnych przypadkach bardzo złych filmów z internetu. Jak chociażby, no nie wiem, One Man, One Jar. Generalnie kolejna internetowa anomalia. Dajcie znać w komentarzach, jakie były wasze przemyślenia odnośnie tego, co wówczas latało po internecie. Na pewne mniej kontrowersyjne tematy mogło być to, myślę, że śmieszne, w granicy dobrego smaku. Aczkolwiek jednocześnie uważam, że były tam poruszane pewne tematy, z których siłą rzeczy lepiej się nie śmiać. No, całkiem śliski i ciężki temat. Jestem totalnie ciekaw waszego zdania w tej kwestii. Napiszcie je w komentarzach na dole i wpadnijcie na mojego Instagramka. Linka macie w opisie.